Ja to mam nieźle pokręcone życie. Kiedyś ciągle się nad tym zastanawiałem. Stary, jesteś zwykłym eksmężem po małej odsiadce. Gdzie ty do Avengersów? Podróże w czasie z Kapitanem Ameryką? To nie twoja liga. Sporo mi się w życiu pozmieniało, ale ludzie wciąż zadają mi to samo pytanie. Mogę ci cyknąć fotkę z psem? Scott, i co teraz? Co dalej? Jak się skończy ta jazda? Gdybym wiedział, co by to była za jazda. Ostatnie lata były nie z tej ziemi, nie tylko dla mnie. Proszę, kochanieńki, to dla ciebie. No bez przesady. O, nie. Nie wezmę ani grosza. Ale no ile razy będziemy to przerabiać? Ja nie ustąpię. Ruben, jesteś wielki. Ty też, Spider-manie. Więc skupiam się na tym, co w życiu ważne. Na przyjaciołach. Nawet takich, których słabo kojarzę. I staram się pamiętać o tych wszystkich, którym zawdzięczam swój sukces. No bo gdyby on mnie nie wylał, to nic bym nie osiągnął. Czasem los się do nas uśmiecha. Hope Van Dyne to taki uśmiech losu. Chyba ją kojarzycie. Odzyskała firmę ojca i dzięki cząsteczce Pima zmienia oblicze tej planety. Sporo ludzi chce ratować świat, ale Hope robi to dzień w dzień. Dziękuję. Wielkie dzięki. Zalesianie, tanie domy, produkcja żywności. Dziewczyna nie marnuje czasu. Wciąż nie mogę uwierzyć. To się nie miało prawa zdarzyć. A jednak... Lubię ten świat. Fajnie, że go uratowaliśmy. Czy brak mi tamtej adrenaliny? Czasami.